gotowe. Halo, 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 słychać mnie? Dobra, zazwyczaj nie używam mikrofonu, bo kiedyś byłem nauczycielem w szkole i musiałem umieć taką salę wielkości sali gimnastycznej pełną dzieciaków, które gdzieś tam szemrają i podjadają sobie kanapki, przegadać i do tego jeszcze dotrzeć do nich bez użycia jakiegokolwiek mikrofonu. Ale niestety robiąc takie coś dwa dni z rzędu, mój głos trochę już... Struny głosowe się spakowały i wyjechały na wakacje. Tak więc, zacznę od tego, że się przedstawię. Nazywam się Sos Sosowski. Dziękuję. I możecie mnie znać, stworzyłem taką grę kiedyś, która nazywa się MacPixel. Kto zna MacPixela? Fajnie, dzięki. Naprawdę, byłem tutaj dwa lata temu i tak podniosłem rękę może z 6 osób na sali. Byłem tutaj rok temu i tak pół sali podniosłem rękę, a teraz tak wszyscy znają MacPixela. To jest takie fajne. Także myślę, że jeszcze jest tyle miliardów ludzi na świecie, którzy nie grali w MacPixela. To też jest fajne. Dobra, ale chciałem... O, jest błąd. Dobra, nieważne. Chciałem porozmawiać o tym, jak robić gry, żeby nie zwariować. Odpalę prezentację. Jak robić gry, żeby nie zwariować. Tomasz, czy jest tu Tomasz? Kaczmarek. Nie ma go. Tomasz, czyli nasz organizator całego ZTG, poprosił mnie, żebym opowiedział o tym, jak zaczynałem. I ja chciałbym powiedzieć o tym właściwie w takich trzech częściach krótkich. Pierwsza część to jest jak zaczynałem tworzyć gry w ogóle, jak się do tego zabrałem i co z tego wyszło i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Druga część to jest jak zaczynałem gry, kiedy poznałem, co to jest, że istnieje takie coś jak indie, że w internecie jest community ludzi, którzy tworzą gry tak jak ja, sami w domu i że oni razem sobie te gry pokazują nawzajem i że można w to pograć i że oni pograją też w moje gry. I trzeci etap to był taki etap, kiedy rzuciłem wszystko i powiedziałem, że ja chcę robić gry za pieniądze. Ja bym chciał z tego żyć i to jest coś, co chciałbym robić. Nie chciałbym robić dla kogoś, tylko chciałbym robić dla siebie. Jak wiecie, kiedyś tak nie było. Kiedyś w latach 90., w latach nawet 80. były oczywiście małe studia, byli deweloperzy, których możemy nazywać indie. No ale kurde, no nie można, taki zwykły człowiek, który siedzi w domu, w latach 80. nie pójdzie do sklepu i nie kupi 80 tysięcy kaset, nie będzie ich wszystkich nagrywał, a każda ma 90 minut gry na sobie, no bo to po prostu zajmuje nieskończoną ilość czasu. Ale pojawił się internet i ludzie cały czas chodzą, może powinienem poczekać jeszcze. Nie, jesteście spóźnialscy. Trzeba było nie jarać tyle, Cornel. Rzuciłem papierosy ostatnio, muszę się pochwalić. Zamieniłem je na bąbelki, bo odkryłem, że to jest ten sam ruch ręką i ten sam ruch płuc w ogóle i to jest idealny substytut. Naprawdę, i do tego dzieciaki za mną biegają. Strasznie fajne. No dobra, ale... Nie no, wiesz, bez przesady. Nie przekraczajmy tej linii. Słuchajcie, no i w pewnym momencie tworzenie gier indie, tworzenie gier jako mały deweloper stało się czymś popularnym, nie tylko wśród twórców gier, ale także wśród graczy. Ale wróćmy do początków. Kiedy ja byłem w ogóle taki szkrab mały, zniknęła żelazna kurtyna. Kto z was pamięta? Kto z was był na świecie, jak żelazna kurtyna zniknęła w 89 roku? Ręka do góry. To opowiem o tym. Wałęsa wygrał wybory, nikt nie był zadowolony, przynajmniej u mnie w domu, bo wszyscy byli ten... Nie mówmy o tym. Ale potem otworzyły się granice, no to co? Wszyscy wsiedli, szczególnie mieszkając na zachodzie Polski, tak jak ja, wsiadamy w dużego Fiata, wsiadamy w Poloneza, jedziemy do Berlina na Flohmarkt i kupujemy wszystko, czego Niemcy nie chcą za grosze, naprawiamy w Polsce, sprzedajemy. Tym zajmował się mój ojciec i przywoził najróżniejsze sprzęty, najróżniejsze komputery, tak więc od małego miałem komputer. Ale to ja byłem mały na początku lat 90., a mój pierwszy komputer to był Amstrad Schneider... Nie, to nie Amstrad. Schneider PC 512 on się nazywał i to był PC X-Tek, który miał 2 mega RAM-u. I właściwie wtedy nikt nie miał komputera.
Jeżeli ja chciałem pograć w gry, jeszcze pamiętam, że tata szedł na policję, bo w policji był jedyny komputer i mu przegrywali dyskietki. Takie jeszcze flopowe, bo nikt nie miał komputerów wtedy, ale był ten komputer, on miał tam Norton Commandera, uczyłem się jakoś tam w nim grzebać sobie w środku. No ale w tamtych czasach nie było takiej możliwości, żeby nauczyć się robić gry samemu. Nie było nawet w tamtych czasach jeszcze, bo już pod koniec lat 90. to było inaczej. Ale wtedy, idąc do biblioteki, nie znaleźlibyście żadnej książki o programowaniu. Żadnej książki na ścisłe tematy komputerowe, bo to były książki przeznaczone dla profesjonalistów i okropnie, okropnie drogie. Ale miałem szczęście, że znajomy matematyk podrzucał mi takie książki i podrzucał mi dyskietki z Turbo Pascalem, gdzie ja mogłem się uczyć. I zafascynowany tym, że można stworzyć swój własny plik exe, który jak kliknę, to on coś zrobi, ja się zacząłem w to wdrążać. Tak więc taki był właściwie mój początek. Miałem swojego mentora i gdyby nie on, to być może tak ostro bym nie zaczął. No ale przyszedł czas taki, kiedy musieliśmy sprzedać komputer. To już było trochę później, to już był koniec lat 90. I takiego komputera, peceta musieliśmy się pozbyć, bo potrzebne było trochę hajsu. Ale zostało mi w szafie stare Commodore 64, którego nikt już wtedy nie chciał, więc one tam leżało sobie. Podłączyłem je pod komputer i stwierdziłem, że to jest fajny sprzęt i że może zrobię jakąś grę na niego, zwłaszcza, że nie mam żadnych gier i nie mam do kogo iść po gry, bo to był już rok 98-99, nikt już Commodore nie miałem do kogo iść po kasety, nie było sklepów z kasetami, nie było nic. Ale poszedłem do biblioteki i znalazłem taką książkę pana Bohdana Frelka pod nazwą Commodore 64. Gdzie jest na przykład opisany cały absolutnie assembler Commodore, wszystkie 57 instrukcji, które on posiada. Taka ciekawostka, Commodore na przykład procesor, on nie potrafi dzielić i nie potrafi mnożyć. On potrafi dodawać, nowe procesory potrafią dzielić, mnożyć w trybie zmiennoprzecinkowym i tak dalej, a ten potrafił dodawać, odejmować i jakieś operacje logiczne na bitach, koniec. To wszystko, co on potrafi. I z takich operacji można było ułożyć grę w bardzo łatwy sposób, bo ten Commodore ono ułatwiało to, mając jakieś tam duszki, które można było rysować sobie i wprowadzać do pamięci. Mając kolizje sprzętowe, czyli jak te dwa duszki się zderzyły, przeciwnik ze mną na przykład, to od razu to wiedziałem, bez właściwie jakiegoś tam specjalistycznego programowania. I takie zacząłem wdrążać się w to Commodore 64 i to jest właściwie taka moja rada dla wszystkich, którzy absolutnie nie mają pojęcia o programowaniu. Kto z was nie ma absolutnie pojęcia o programowaniu, a chciałby się nauczyć? To moja rada wygląda tak. Weźcie sobie Commodore 64 albo emulator. Nie, ale serio, słuchajcie. I kupcie sobie instrukcję. Tylko nie weźcie Atari czasami, bo to będzie wasz największy błąd w waszym życiu. Ostatnio ktoś mi powiedział, bo to tak było kiedyś, że kto co pierwszy miał, to już został. I jak będziecie mieli pierwsze Atari, to już zostaniecie przy Atari. A to jest tragedia na skalę światową. Nie róbcie tego. Instrukcja obsługi do Commodore 64 jest najlepszą książką do nauki programowania, jaką znam. Jeżeli weźmiecie sobie książkę do nauki Turbo Pascala, C, C++, Javy, to ona zakłada, że wy znacie podstawowe zasady zaawansowanej matematyki. Typu jakieś funkcje funkcjonalne, całki i nie tylko, i algorytmy, które w ogóle nie mają sensu przy tworzeniu gier. To do tego się dochodzi. Chodzi o to, żeby narysować na ekranie coś, co się będzie ruszać. Tak? Do tego nie potrzebne są algorytmy, ani żadna znajomość matematyki. Ale te książki uczą w ogóle od tyłu strony. Tak więc, jeżeli otworzycie sobie instrukcję obsługi do Commodore 64, tam pierwsza rzecz to jest tak, print hello world, 20 go to 10 i robimy run i leci hello world cały czas. Taki najprostszy, pewnie znany w większości z wam w Basicu program, który się nigdy nie kończy. Przewalamy kilka kartek do przodu, są jakieś proste programy, które grają melodykę, przewalamy kawałek do przodu, jest kulka, która odbija się po ekranie, za chwilę mamy, rysujemy sobie stateczek z Commodore, który lata po ekranie i właściwie ona naprowadza na to tworzenie gier, na tworzenie rzeczy interaktywnych przy użyciu tego komputera. Polecam wszystkim, którzy chcą zacząć. Ale kiedy tworzyłem te gry na Commodore 64, no to był, tak jak mówię, to był rok 99 i nikt już nie miał tego komputera. I tak teraz patrząc na to z tego miejsca, w którym jestem teraz, myślę sobie, że ja te gry tworzyłem tylko dla siebie. Ja wiedziałem, że ja zrobię tą grę, napiszę ją, nagram ją na kasetę i nikt oprócz mnie nigdy w nią nie zagra. Chyba, że ktoś przyjdzie i przewinę i mu pokaże, co się nigdy nie zdarzało. Każdy się śmiał ze mnie, że mam Commodore. Nie, jeden znajomy przyszedł do mnie i mu mówi, że... a to już było potem. Trochę potem Commodore odeszło do lamusa. Komputery, takie osobiste, pecety stały się wyposażeniem właściwie każdego domu.
zaczął być internet, taki dial-up. Kto pamięta dial-up? Internet robił tak jak mówię, tak on robił. Kiedy się łączył i nie można było rozmawiać przez telefon. I się siedziało w internecie na impulsy, czyli trzeba było wejść do internetu, ściągnąć stronę, rozłączyć się, przeczytać ją, zapisać sobie. Ja pamiętam, że linki miałem w zeszycie zapisane na kartce i je sobie wpisywałem potem. I to był taki właściwy początek tej ery komputerów. No właśnie, taka anegdota od Commodore. Kiedyś przyszedł do mnie taki znajomy, mieszkam na wsi. I on mówi, że mu nie działa Office na komputerze. Mówię, no kurde, Office mu nie działa, na jak? A masz tego Office? No mam, dostałem. Mówię, to no dobra, no to przyjadę i ci pomogę. Siadłem na składaka, pojechałem do niego, patrzę, a on ma Commodore 64. Mówię, coś mi tu nie gra. Mówię, jakiego masz tego Office'a? On mówi, 2000. Mówię, jak masz Office'a 2000 na Commodore 64? Na czym to masz? Na kasecie. Skąd masz Office'a na kasecie? Przegrałem z płyty. Nie udało mi się mu pomóc. Ale to były takie czasy, kiedy komputery wchodziły i wtedy tak trochę czułem się na przedzie tego, kiedy ja już byłem zaznajomiony z tymi komputerami. Wtedy pojawił się też Windows, ten Windows, to znaczy no Windows już był, ale Windows był takim już jesteśmy na bieżąco, tak? Polaczki mają komputery, które mają Windowsa, nie DOSa i na których można robić faktycznie coś. Pojawił się procesor Pentium też gdzieś tam w międzyczasie, który różnił się dużo od tych starszych 486 tym, że na 486 trzeba było mieć inżyniera co najmniej. Ja nie potrafię napisać nic na 486, bo na 486 trzeba mieć inżyniera i znać się, jak obejść i nie robić żadnych operacji zmiennoprzecinkowych i w ogóle tragedia. A Pentium jest taki wybaczający. On to był pierwszy procesor, który potrafił czytać kod takiego zwykłego, szarego amatora i obsłużyć go i wykonać w jakimś zamkniętym okresie czasu, czyli jednej klatce, żeby to wszystko było płynne. No i wtedy też pojawiły się takie pierwsze gry indie. Nie wiem, pamiętacie IC Tower? Kto pamięta IC Tower? A, brawo. To była gra stworzona w takiej bibliotece Allegro. I to był właściwie taki pierwsza zajawka indycza, kiedy wszyscy na początku tego milenium wszyscy używali biblioteki Allegro i to była taka biblioteka właściwie teraz, tak jak wszyscy teraz używają Unity, tak wtedy Unity było Allegro. Wszystkie gry były stworzone w nim, wszystkie to były gry, nie było gier flashowych tak jak teraz, to były gry, które ściągamy sobie na... Jeszcze raz. SDL, ale SDL, on nie miał wtedy jeszcze tak rozbudowanego community. Nic nie miał. No dobra, no było tylko Allegro. No teraz jest właściwie tylko Unity, tak dla amatorów. Nie ma nic, jest Game Maker, jest Unity, tego wyboru dużo nie ma. Czy chcemy zrobić grę 2D czy 3D, to jest dla nas wybór. Ale nie chciałem mówić o tym. Chciałem powiedzieć o tym, że pojawiły się te pierwsze gry indie. Wtedy ludzie zaczęli odkrywać, że przy pomocy internetu można pokazać to, co robimy my. Że ktoś wejdzie na naszą stronę, pojawiły się wyszukiwarki, zaczątek Google, tam była Alta Vista, można było wyszukiwać te strony i ludzie, którzy nie mieli pojęcia, mogli natknąć się na naszą grę i ją wyszukać. No bo wcześniej, kiedy nie było Google, kiedy nie było Redditów, jedynym sposobem znalezienia strony było podanie komuś linku właśnie na kartce papieru zapisanego. I wtedy tylko on wszedł na naszą stronę. I to się zaczęło zmieniać. To się zaczęło zmieniać, aż w końcu kiedyś wszedłem do internetu i chciałem... Byłem troszkę podpity na studiach i chciałem znaleźć grę, tak mówię, żeby jak Drunken Games, żeby sobie po pijaków coś pograć i Google mi tam pomogło, nakierowało mnie, że ja szukam Indie Games. To było tak 2006 rok, jeszcze indie nie było takim słowem aż tak bardzo, ale udało mi się to odkryć, że to jest coś, co to jest to Indie Games i dlaczego. I one wszystkie są darmowe, więc ja sobie w nie pogram. I zacząłem grać w te gry indie, typu gry Niflasa, takie jak Nyt, gry takie jak Falafel, gry takie jak Seiklus, gry takie jak Synestezja, gry takie jak The Blob. Kto kojarzy chociaż jedną z tych nazw, którą wymieniłem? O, dobrze. To są naprawdę takie protoplaści gier indie. To są pierwsze gry, które były tak oficjalnie nazywane indie. I odkryłem, była strona właściwie indiegames.com, był TeakSource, The Independent Gaming Source. To były gry, strony, które tą nazwę indie tak jakby wyznaczyły, pokazały i utrwaliły w naszych głowach jako nazwa tego rodzaju, takiego typu gier, takiego typu tworzenia gier też. I wtedy odkryłem, że ja też mogę tworzyć te gry.
że ja też mogę wejść w tą community, w tą społeczność tych ludzi, którzy tworzą gry i razem z nimi tworzyć gry, że to są ludzie, którzy z chęcią w nią zagrają w moją grę i że to są ludzie, gdzie, których gry ja chcę grać, bo robią gry świetne, robią gry rewelacyjne i robią konkursy, w których robią jeszcze lepsze gry i że takie coś istnieje, że to nie jest tak jak kiedyś, gdzie trzeba było tylko znajomym dać na kartce i im tłumaczyć, bo on nie wie jak grać w gry oprócz Quake'a i nie wiem, jakiegoś Need for Speed'a i FIFA. I wtedy też odkryłem, że to w pewnym momencie zaczęło się zmieniać. Ja wtedy byłem nauczycielem. Kiedy odkryłem te gry indie, byłem na studiach, potem zacząłem być nauczycielem, a że nauczyciel pracowałem w podstawówce, uczyłem takie małe dzieciaczki angielskiego. No i takie małe dzieciaczki, one strasznie wcześnie chodzą do domu, więc ja też byłem w domu najpóźniej o 13 i nie miałem co ze sobą zrobić, bo sprawdziany takich dzieciaczków to też sprawdzałem na bieżąco na przerwie. Czyli zielony jest zielony, to nie musiałem tam dużo się przykładać. No to tworzyłem sobie te gry i tak siedziałem w tej szkole, i tak patrzyłem na tych moich nauczycieli, kolegów z pracy i tak patrzę na nich i mówię, przecież oni mnie jeszcze 20 lat temu uczyli, a teraz jeszcze tu są i zarabiają pewnie tyle samo i czy ja na pewno chcę to robić? I oni nie wyglądają na zadowolonych. I odkryłem, że to nie jest miejsce, w którym ja chcę zostać na zawsze. I zacząłem te moje gry, takie, które tworzyłem po godzinach, które tworzyłem na game jamach, które sobie robiłem tego, wysyłałem na te strony TeekSource. Zrobiłem sobie z tego małe portfolio, zrobiłem sobie CV, zacząłem wysyłać do różnych firm i udało mi się znaleźć pracę. I to jest następna rada. Jeżeli chcecie zaraz po studiach, czy też nie wiem, zaraz po czymś, co nie ma żadnego związku z grami, być indykiem, to może nie być najlepszy pomysł. Dlaczego? Zaraz do tego dojdziemy. Ja udało mi się znaleźć pracę przy, uwaga, ambitnym, a naprawdę ambitnym, startupowym projekcie Social MMO. Nie? Coś tu nie gra. Ale to był taki czas jeszcze, kiedy ludzie nie wiedzieli, że takie rzeczy nie grają i takich projektów naprawdę było multum. Takie projekty były multum i każdy chciał być Second Life'em i Facebookiem 3D i w ogóle. No ale pracowałem na tym projekcie, on był w silniku Okt 3D, pracowałem tam rok. Skończył się tak, jak przewidzieliście przed chwilą. Ale czegoś się nauczyłem. Nauczyłem się, jak wygląda taka praca. Od 8 rano, od 9 do 5. Siedzimy, kodujemy. Nie ma czegoś, jak przychodzi szef, szef ma zawsze rację. Nie ma rzeczy, której nie da się zrobić. Nie ma baga, którego, ej, sorry, ale nie. Nie ma klient nasz pan. Nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma rzeczy nie do zrobienia. Wszystko jest do zrobienia w jakimś określonym czasie, tylko ja muszę wiedzieć w jakim. Jak przychodzi do mnie szef, pokazuje mi na moją grę i mówi, że ona nie działa. Ja mówię, jak nie działa? On na nią klika i mówi, zobacz, nie włącza się, a ja podchodzę i klikam dwa razy i ona się włącza. On mówi, ale zrób tak, żeby dało się klikać raz. To ja nie mówię mu, że to tak nie działa, tylko robię mu tak, żeby dało się klikać raz. Tak działa przemysł gier. I jeżeli macie szansę iść gdzieś, nie na praktyki, iść pracować i zobaczyć, jak to jest, zobaczyć proces. Nie mówię, żebyście szli gdzieś i podbierali jakieś strategie rozpisane gdzieś tam tajemne, tylko żebyście zobaczyli, jak to działa. I to bardzo pomaga. Ja wychodząc stamtąd, właściwie zacząłem szukać pracy, ale wiedziałem, że to się może nie udać, że może uda mi się nie znaleźć tej pracy. W sumie miałem trochę taką chęć, ale zaraz do tego dojdę. Ale wiedziałem, że mam już, że coś tamtąd wyniosłem. Że jeżeli dojdzie do tego, że będę musiał pracować sam, to będę wiedział jak. No i tak się stało. Kiedy ja wyszedłem stamtąd, zacząłem szukać pracy, nie znalazłem pracy, ale gdzieś tam jakiś etap rekrutacyjny był płatny, gdzie tam jakieś grosze, 1200 euro ci zapłacimy za ten tren. Z ten 1200 euro, to było prawie 2 miesiące życia i przez ten czas zrobiłem właściwie moją pierwszą grę, którą sprzedałem za kupę hajsu. Już wiedziałem wtedy, że pracując dla kogoś, i on, jeżeli on jest mi w stanie zapłacić nawet 6 tysięcy na miesiąc, to znaczy, że on na tym zarobi co najmniej 10 tysięcy na miesiąc. I dlaczego ja mam to robić dla niego, jak mogę to robić dla siebie, tak? I wtedy odkryłem, że nie chcę dla nikogo pracować, że mogę robić gry, które ja chcę robić, a nie które ktoś mi każe robić i że na tym też się da zrobić, że internet ma nieograniczone możliwości. I teraz jak do tego doszło? I to jest taka kolejna rada. Jeżeli chcielibyście, no bo wiadomo, na start trzeba mieć jakiś fundusz, tak? Może nie potrzebujecie biura, bo jeżeli tak jak ja chcecie robić gry sami,
Może nie potrzebujecie ludzi, może nie potrzebujecie miejsca, ale potrzebujecie jedzenia, tak? Potrzebujecie, trzeba coś zjeść, trzeba coś wypić, trzeba, nie wiem, mieć gdzie spać. I jakiś tam nawet minimalny fundusz jest potrzebny, ale skąd wziąć tą kasę, żeby zrobić tą pierwszą grę? I teraz tak, ludzie myślą tak, no ej, wspieram to, Polak potrafi, Kickstarter i co nie tylko. Ale uwaga, to jest taki, kiedyś zrobiłem, ja wam pokażę taką prezentację, którą zrobiłem, pokazałem w Johannesburgu na Amaze w południowej Afryce. Co się stało? Czy przeraził was mój pulpit? Dobra, dajcie mi do tego dojść, bo to będzie o wiele prostsze. Date modified documents. PowerPoint, nie to. Padcams. Czy to jest to? Nie, to też nie to. Złe gry są złe. Good bad, to jest to, patrzcie, F5. To była prezentacja na takiej zasadzie, nie wiem, czy pamiętacie takie, animaniacy byli, good idea. No to teraz tak, teraz chciałbym przejść właściwie do sedna. Chciałem powiedzieć wam, dlaczego to wszystko mówię i teraz właściwie streścić to wszystko, co chciałem powiedzieć w takich kilku dobrych pomysłach i złych pomysłach, jak rozkręcić swój własny biznes. Jeżeli macie taki plan, znaczy się indie. To teraz tak, dobrym pomysłem. O, gdzie jest mój dobry pomysł? Nie. Ej. Zgubiłem moją prezentację. Dobra, to zrobimy ją tak. Good idea. Dobrym pomysłem jest ufundować swoją własną grę z a. oszczędności, b. kasy, którą zarabiamy na innej grze. Jak można to zrobić? Są takie strony internetowe, jak na przykład Flash Game License, gdzie właśnie udało mi się sprzedać swoją pierwszą grę, które biorą gry w Unity, biorą gry we Flashu, biorą gry mobilne, biorą gry w HTML5. Teraz ten rynek się coraz bardziej rozwija. Możecie sobie myśleć, że gry we Flashu już umierają, to jest nieprawda. Wszędzie jest rynek. Możecie sobie pomyśleć, że mobilki są przepełnione. Ale to co, że są przepełnione? Bo wy nie musicie być indykiem od samego początku. Wy możecie sprzedać tą grę absolutnie całą, którą zrobiliście, nie wiem, w miesiąc, w tydzień czy w dwa dni, bo jakieś firmy takie jak nawet King.com czy flashową grę Newgrounds, Congregate, jest pełno stron, pełno sponsorów, którzy dadzą wam kasę za tą waszą grę, którą nie wiadomo ile stworzyliście. A biorąc pod uwagę, że ten rynek jest przepełniony, ale nie grami indie, tylko grami typu Match 3 i takimi casualowymi, to wprowadzając tam coś nowego jesteście w stanie bardzo szybko się wybić. I tak też stało się ze mną przy okazji Flasha. Wrzucamy sobie taką grę, jak działa Flash Game License. Wrzucamy sobie taką grę na Flash Game License i to działa jak Allegro. Wchodzą tam sponsorzy, grają w naszą grę i bidują. Ja na przykład dam za tą grę $1000, a ja dam 500, a ja dam 2000, a ja dam 3000 i my sobie wybieramy. Nie musimy wybierać tego, który jest największy, bo każdy jeszcze ma swoje zasady, tak? Na przykład jeden by chciał kupić całe IP gry, a drugi by chciał tylko, żebyśmy w naszej grze umieścili jego logo. Trzeci by chciał, żeby było logo podczas gry, a czwarty by chciał, żeby były reklamy podczas przerw. I my wybieramy sobie najlepszą opcję, bierzemy kasę, oddajemy mu grę, on z nią robi co chce, mamy kasę, żeby zacząć. Jeżeli robimy Kickstartera i nie mamy pojęcia o tym, jak robić gry, to może nie być dobry pomysł, bo jesteśmy zamknięci. Jeżeli to jest zły pomysł i nie jesteśmy pewni, że on wypali, bo na przykład, bo to nie jest gra z Game Jamu, tylko gra, którą robimy gdzieś tam po godzinach i nikomu jej nigdy nie pokazywaliśmy i właściwie nie jesteśmy przekonani, czy to wyjdzie, czy nie. Robimy tego Kickstartera, okazuje się, że to nie jest gra, która przyniesie jakąś korzyść, czy to nie jest gra, która pozwoli nam robić dalej gry, ale musimy ją skończyć, bo mamy tego Kickstartera i już jesteśmy związani i już jesteśmy mniej niezależni. Możemy wziąć publishera. Tak samo to też jest zły pomysł. Możemy wziąć publishera i publisher nam da kasę, żebyśmy zrobili tą grę, ale publisher też tej kasy potem nie będzie chciał z powrotem, tylko podpisaliśmy tą z nim umowę i tą grę będziemy musieli zrobić. Nawet jeżeli ta gra wyjdzie, ta gra będzie publishera. I to co z tego, że publisher jest fajny i że publisher nam daje całkiem niezłą kasę, część za tą grę, jeżeli tą grę on ma tylko wyłączność ją dystrybuować. Jeżeli na przykład my umrzemy, to nasza rodzina nie dostanie praw, tylko rodzina publishera dostanie prawa do tej gry. To jest strasznie zawiłe takie rzeczy, o których ludzie na początku nie myślą. Tak więc zrobienie takich rzeczy na początek może być bardzo złym pomysłem. Tak samo dobrym pomysłem, żeby właśnie zbudować sobie portfolio, żeby zacząć robić gry, jest branie udziału w game jamach. Kto bierze udział w game jamach? Ale złym pomysłem jest branie udziału we wszystkich game jamach. Jest taka strona, która nazywa się Indie Game Jams. Tu nie mam internetu, więc wam nie pokażę, ale
Strzelam, że w tym momencie odbywa się w tym samym czasie co najmniej 27 game jamów. I tak zazwyczaj jest ostatnio. Tak więc branie udziału czasami w game jamach buduje nasze portfolio, ale robiąc to ciągle możemy się a wypalić, a b po prostu nie mamy czasu na nic innego. Następnym takim dobrym pomysłem jest właśnie, jeszcze raz wrócę do tego, wykorzystywanie doświadczenia, które nabyliśmy gdzieś tam, pracując dla kogoś, kto już się zna, czyli tak jakby zmentorował nas do w naszej pracy jako indie. Jeżeli chcemy być indie i mamy szansę zdobyć doświadczenie lub zobaczyć nawet, jak pracuje ktoś inny, nie zostawiajmy tej szansy, bo to jest coś, wiedza, lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na swoich, tak? I lepiej poznawać rzeczy, zanim się je spróbuje. I wtedy to wychodzi o wiele lepiej, bo ja nie wierzę w to, że byłbym w stanie robić gry w takim kształcie jak teraz, gdybym nie miał tego doświadczenia, które nabyłem pracując przy ambitnym, startupowym, socjalnym MMO. To jest właśnie zły pomysł. Zły pomysł to jest w drugą stronę, czyli najpierw jesteśmy indykiem, a potem nam nie wyszło, idziemy do pracy i próbujemy nasze indycze praktyki przenieść w prawdziwej pracy i to już się może nie udać. Dobrze, no i my jesteśmy też tutaj w takiej części Europy, która jest w niżu, czyli jak mamy wyż i niż, nie, to wiatr wieje z wyżu do niżu, a w Europie mamy taki wyż, te wyże i niże składają się z euro i dolarów i my jesteśmy w tym niżu tej kasy, więc ona do nas sobie spływa z tej Europy, więc jeżeli macie dobry pomysł, możecie iść do jakiejś kasy wielkopolskiej, europejskiej, która da wam kaskę z Unii Europejskiej i do tego da wam cały taki gruby plik flagi, różnych rodzajów flagi Unii Europejskiej i powie wam, w których miejscach one mają się znajdować. To raz. Dwa, taki jeszcze jest regułka, którą trzeba przeczytać w każdej reklamie mówionej i pewnie jeszcze co 15 minut w grze. A trzy, z wszystkiego trzeba się rozliczać. Trzeba się zawsze zastanowić, czy warte jest to na przykład tej papierkowej roboty. Bo jeżeli jesteśmy dużym teamem, no to wiadomo, jest księgowa, jest człowiek, który się zajmuje tym rzeczą, no ale na takie coś trzeba mieć budżet. Jeżeli jesteśmy sami, jeżeli jesteśmy w dwóch i jedna osoba się zajmuje papierkami z Unii Europejskiej, no to ta druga osoba w tym czasie właściwie spala tą kasę z Unii Europejskiej, nie robiąc nic w kierunku stworzenia jakiejś tam gry. Należy zawsze o tym pomyśleć. Czy to, że tak naprawdę dostaniemy jakieś dofinansowanie, że uda nam się wyciągnąć kasę od Unii Europejskiej, czy to naprawdę jest dla nas dobre? Czy to jest warte tego zachodu, który musimy poświęcić na to, żeby dostać jakieś dofinansowanie? Tak więc też zawsze lepiej jest zacząć od małego. Ja miałem plan taki zawsze, żeby zacząć stworzyć małą grę, zrobić na przykład grę w miesiąc i przeżyć za to, co z niej zarobię drugi miesiąc i stworzyć grę w drugi miesiąc. I jeżeli uda mi się za to zarobić na następny miesiąc i znowu stworzę grę w ten miesiąc, to właściwie mogę tak żyć. I to się trochę rozciągło, bo udało mi się z pierwszej gry, którą zrobiłem w miesiąc, udało mi się przeżyć już 3 miesiące, a potem 6 miesięcy, a teraz z MacPixela się jeszcze trochę kulam. Więc to trochę popłynęło. Ale plan był prosty. Jeżeli wypuszczę MacPixela i on się nie uda, no to wiedziałem, że zawsze jest tam jakaś grupa ludzi, którzy ją kupi i będę miał kasę na ten miesiąc. I najwyżej zrobię grę znowu w miesiąc, więc nie wolno też się poddawać, tak? Są gry dobre, które robimy, są gry złe, które robimy. Też fajnym pomysłem jest robienie właśnie takich małych gier, nawet jeżeli już zaczęliśmy być indie. Robienie małych gier, żeby się nie wypalić, tak? Żeby zrobić coś, żeby pokazać swoje portfolio. Czasami robię taką małą grę typu Night Rider, turbo wrzucam ją do internetu, nagle pach, gra w nią PewDiePie. I gra w nią pełno ludzi i może ja nie dostaję z tego nic, bo w tej grze nawet nie ma reklam, ale jestem ja. To jestem ja. Ja cały czas istnieję. To co, że nie zaczynam nowej gry, ale w internecie się przewijam. Przewija się moje imię, przewija się moje nazwisko, przewija się może moje zdjęcie i przewijają się najważniejsze moje gry. Tak więc warto jest tworzyć małe gry. A po drugie, na tą grę spędziłem bardzo mało czasu i nie jest to stratne, gdzie tworzę grę przez miesiąc, nie wiem czy ona się uda. Jeżeli ona by strasznie o wiele więcej zyskała jakieś aprobaty w internecie, mógłbym się zastanowić, czy ją nie rozwinąć. Tak, i czy to nie jest mój następny projekt. To jest takie iteratywne tworzenie gier też jest bardzo ważne. Jakby stoimy z czasem. Jest 17:30, do której ja mogę tu być? Do końca czego? Moja wyjściówka wystawcy jest ważna do 24:00.
18:15-20. Dobra. To, no to ja właściwie za chwilę skończę, bo powiedziałem wszystko, na co mi pozwoliło moje gardło. Chciałem się upewnić, że nie jest za wcześniej. I chciałbym od was dostać teraz bardzo dużo pytań. Powiedzcie mi teraz tak, uwaga, kto z was jest studentem? Ja chciałbym tak demograficznie, kto jest studentem? Który teraz, nie opuszczajcie rąk, który ze studentów chciałby zostać typowo indie deweloperem? Nie iść do roboty. Dobra, to teraz uwaga, ręce do góry. Ręce do góry, z powrotem wszyscy. Do roboty. Tak jak mówiłem, idźcie, zdobądźcie trochę doświadczenia. Jeżeli uda wam się stworzyć coś w czasie, nawet w czasie studiów, coś, co już jest fajne i coś, co się sprawdzi, zastanówcie się, czy wiecie, jak to dokończyć. Czy może nawet nie idźcie do pracy, ale warto jest iść do kogoś. Mamy dużo, dużo fajnych studiów. Zobaczcie na Flying Wild Hogów. Kto zna Flying Wild Hogów? Kto zna Artura? Kto zna tych ludzi, którzy tam są? Możecie do nich iść, oni są strasznie fajni i się spytać. Powiedzcie, ej, tworzę grę indie. I właściwie siedzę już 3 miesiące i nic się nie ruszyło i nie wiem, jak się za to zabrać. Możecie przyjść do nie wiem, do chłopaków, wspieram to. Oni też, nawet jeżeli nie potrzebujecie kasy, oni wiedzą, jak te projekty wyglądają, jak działają, jakie są ich historie. Możecie iść do chłopaków, nawet CD Projektu, do chłopaków z 11 Bit Studios, możecie, jest u nas strasznie, strasznie dużo, strasznie fajnych deweloperów. Wszyscy są, to nie jest tak, że ktoś wam powie, że pff, bo jakiś student mi napisał, to mu nie odpiszę, czy przyszedł do mnie i co w ogóle chce. Nieprawda. Jeżeli tworzymy gry, to tworzymy gry i wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. I naprawdę warto jest korzystać z cudzego doświadczenia, warto jest się podpytać. To są ludzie, którzy zrobili miliony gier, o wiele więcej niż ja, o wiele więcej niż ktokolwiek. I zawsze warto z tego skorzystać. Dobra, kto z was pracuje gdzieś jako deweloper? Nice. A ja tak mówię o początkach, wszyscy właściwie są już w branży. Kto z tych pracujących pracuje przy dużych projektach? Ej, owych. Nice. Dobra, a kto z tych, którzy pracują gdziekolwiek, chciałby zostać indykiem? Wszyscy, w ogóle cała s***a. Jak fajnie. Dobra, a kto w ogóle nie ma nic wspólnego z grami? Gracie w gry chociaż? Tak więc tak, ja mam nadzieję, że... pamiętajcie, że nigdy też wszystkiego nie bierzcie dosłownie, czyli nie słuchajcie mnie. Bo to, że mi się... Dlatego ja chciałem powiedzieć, nie chciałem tylko wam powiedzieć, że róbcie to, nie róbcie tego, róbcie tak, nie róbcie tak, tylko chciałem wam pokazać, co zrobiłem ja i dlaczego być może to się udało i ile w tym było szczęścia, ile zachodu, a ile mojej pracy, to już musicie ocenić sami. I czy coś takiego zadziała dla was, to musicie wiedzieć sami. Czy to, co mówię, jest dla was prawdziwe, czy to, co mówię, zadziała w waszym przypadku, czy w ogóle to się trzyma kupy, to zależy od was. To zależy, co chcecie stworzyć, jak chcecie to tworzyć, z kim, kiedy i dlaczego. Nigdy nie chciałbym, żebyście wyszli stąd i powiedzieli, że bo sos mi powiedział, że mam iść do roboty, to CV macie. Tu na skrzyżowaniu alejki 7 i 4 w hali numer 7 rozdaję CV. Wszystkim. Tak więc... Nie o to też mi chodzi. Chciałbym na pewno, żebyście wszyscy zostali deweloperami indie. Czy też nie indie, ale indie jest być fajniej, bo wtedy wkładamy trochę więcej duszyczki w to, co robimy, wtedy robimy to, co chcemy robić. No i bardzo chciałbym, żeby wszystkim wam to się udało i bardzo wam wszystkim dziękuję, że przyszliście. Chciałbym również przeprosić, że nie miałem żadnej ładnej, skrzętnej prezentacji oraz notatek, które pozwoliłyby mi zachować sens tego, co mówię, ale byłem utknięty w mojej budce już właściwie od środy, a jeszcze 4 dni wcześniej budowałem to wszystko w głowie, SketchUpie i w garażu, więc... ale mam nadzieję, że wyniesiecie coś stąd i mam nadzieję, że macie pytania. Tak więc ja bym prosił ręce do góry, jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć cokolwiek ode mnie. Słucham, mamy drugi mikrofon? Mamy. Albo ja do ciebie przyjdę w ogóle. Kto to był? Trzymaj. Dzięki. To jeszcze przyszedł do tego mikrofonu, czy używam jednego? Dobra. Czyli mam wyjazd. A więc co, a pan tak. Co uważasz, jeśli chodzi o tworzenie jeszcze gier planszowych? Czy lepiej zacząć też od gier planszowych, czy od razu od gier komputerowych? No bo to jest tak, że tworzenie... Czy możesz być indykiem tworząc gry planszowe?
Bo na pewno potrzebujesz publishera, czy potrzebujesz kasy, żeby stworzyć te pierwsze pudełka, tak? Kiedy jesteś indykiem, te gry sprzedajesz na Steamie, na App Store, na Google Playu i takie skopiowanie czegoś wirtualnie, nawet jak się za darmo sprzedajesz gry na piracie, tak, to nic nie tracisz, i jak sprzedajesz na Google Playu czy na Steamie, też nic nie tracisz, tak? Bo to nawet nie twój komputer robi, tworzy kopię tej gry, tylko jakiś tam serwer w internecie, nawet nie tracisz na ten prąd. Więc budżet właściwie, stworzenie kopii twojej gry jest zerowe, a stworzenie kopii takiej gry planszowej to już jest kasa, nie? Czy i teraz jak to, czy to naprawdę się, nie wiem jak to powiedzieć. Pamiętaj, jeżeli masz karciankę, więc zawsze możesz zaprogramować karciankę, prototyp karcianki zrobić, wysłać właśnie do różnych wydawców i poprzez to zobaczyć, potem mieć feedback, można wysłać też znajomym i zobaczyć, jaki jest fan z tej gry. No pewnie, dlatego to jest całkiem świetny pomysł, myślę, że odpowiedziałeś sobie na pytanie. Dlaczego nie stworzyć elektronicznej wersji gry planszowej, zwłaszcza, że jest takie coś teraz jak Tabletop Simulator? Jest takie coś, gdzie można właściwie zaprogramować samemu każdą grę planszową. Mamy drugi mikrofon. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Nadchodzę. Nie, ja będę chodził. Ostatnio piszę dyplom na temat gry jako sztuka. Oczywiście bronię tej tezy jak najbardziej. I moje pytanie jest takie, czy jako twórca gier czujesz się artystą i dlaczego? Muszę być okropnym człowiekiem. Uważam, że jak się mówi, już wiem, że gry nie są sztuką, tylko są rzemieślnictwem. Rzemiosłem, tak? Rzemiosłem się mówi. Gry są rzemiosłem, że nie są artem, tylko są craftem. Bo żeby tworzyć art, można być jakimś tam... Nawet byłem w San Francisco, miałem okazję być na GDC i przyszedł do mnie taki człowiek ze śmietnika i dał mi swój tomik poezji za $10. I to faktycznie była poezja, którą on napisał i gdzieś tam sobie kseruje w punkcie ksero. I żeby tworzyć artem, można być człowiekiem ze śmietnika, nie? A żeby tworzyć craft, trzeba znać to rzemiosło, tak? Żeby tworzyć gry, nie można być tylko artystą, trzeba być inżynierem. Nie można samemu stworzyć gry, chociaż są narzędzia takie jak Unity, to trzeba je poznać. To jest narzędzie tak samo jak kowal, on musi poznać, jak to tam stukać takie miecze świetlne, czy nie tylko. A taki artysta sobie pomaże trochę farbą po tym i raz mu wyjdzie, drugi raz mu nie wyjdzie, 15 razy mu wyjdzie, tak? Ale nikt mu nie musi tego pokazać. A żeby stworzyć gry, potrzebujemy mieć albo A mentora, albo dwa jakieś instrukcje obsługi do jakiegoś narzędzia. Tak więc ja uważam, że gry są rzemiosłem, nie są sztuką. Bardzo mi przykro. Dziękuję, fajne skarpetki, szkimiki. Ktoś jeszcze, idę. Przejdę tu. Chować nogi. O, dzięki. Nie muszę siedzieć. Ja mam do ciebie dwa pytania. No. Pierwsze króciutkie. Co brałeś, kiedy robiłeś Knight Ridera? Drugie? A drugie, wyobraź siebie za 20, 30, 40 lat. Czy dalej będziesz siedział w indykach, czy planujesz potem się przesiąść na jakieś takie pewniejsze źródło dochodowe? Każdy by chciał zrobić wielką grę, swoje ulubione MMORPG, które buduje sobie w głowie od lat, nie? Ale trzeba mieć na to kasę od dużej firmy. Nie wiem, fajnie, tak sobie kiedyś czasami myślę, że fajnie było, przyszedłby do mnie Blizzard i powiedział, masz tu $2 biliony i weź to zrób, co chcesz, nie? No, to chciałbym, tak. Ja bym powiedział, macie 1 bilion z powrotem i się zróbcie sami. Także chciałbym. Następny. Dzięki. Ja mam takie pytanie, co zrobić, jak już jestem tym indie deweloperem, to powiedzmy, jak zrobić, żeby nie pójść do więzienia? Co tak naprawdę muszę zrobić, żeby przypadkiem kiedyś nie dostać na przykład listu od Urzędu Skarbowego, który powie, panie, ale gdzie są nasze podatki? Świetne lekarstwo na to.
polecam na przykład płacić podatki. Nie, no serio. Tak, jeżeli chcecie być, to jest ważne, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo zupełnie mi to wyleciało z głowy. Idąc, zakładamy firmę w internecie, wypełniamy cały formularz w internecie, idziemy do urzędu i robimy podpis. Koniec, mamy firmę. Ale uwaga, jak mamy firmę, to musimy się zgłosić w ZUS-ie i płacić co miesiąc przez pierwsze dwa lata, bodajże to jest 400 zł. Po co? Dopiero zakładamy firmę, jak mamy gotową grę i ona się sprzedaje w internecie. Ja tak samo zrobiłem, dopiero kiedy sprzedałem pierwszą grę, założyłem firmę, żeby zapłacić z tego podatek. I działa, i płacę podatki, i wcale nie jest mi aż tak głupio, bo wyremontowałem wszystkie drogi w okolicy i w ogóle. Następny. Gdzie? Nie, no ja przyjdę. To chodź, spotkajmy się na półmetku. Chodź, wyjdźmy na zewnątrz, żeby nikt nas nie słyszał. Nie, no mamy mikrofon, chodź. No dobra. Nie, no ale słuchaj, to tak. Opowiedziałeś swoją historię, bardzo inspirująca. Opowiedz teraz historię MacPixela. Historia MacPixela. MacPixel właściwie powstał... Słychać? A to będzie ten. No to pokrótce. MacPixel powstał, prototyp MacPixela powstał na Game Jamie. Nie lubię nazywać gier prototypami, bo zawsze im daje początek i koniec, więc to była taka wersja jamowa, mówię na to. MacPixela powstał na Game Jamie Ludum Dare 21, który był w czasie, kiedy nie znalazłem pracy i kończył mi się chleb w lodówce i pasztet, chleb w lodówce. Tak mogło być. I tworzyłem tą grę, ale zrobiłem sobie przerwę od tworzenia tej pierwszej gry, co mi ostatecznie zajęło około miesiąca, półtora miesiąca do dwóch. W przerwie oczywiście robiłem grę, w przerwie odrobienia gier, i zrobiłem tego MacPixela i on zdobył całkiem niezłe zainteresowanie. Tam udało mi się nazbierać chyba 20 czy 30 linków jakichś stron całkiem niezłych, które napisały o tej grze, pisząc przy okazji o grach z Ludum Dare. To był też całkiem duży Ludum Dare, bo wtedy tam pierwszy raz wziął udział Notch, od kiedy był sławny, więc też ten fame był trochę większy. I udało mi się nakręcić tym trochę, ale wtedy od razu po Ludum Dare, już w poniedziałek od rana obudziłem się rano i tworzyłem tą grę, którą tworzyłem cały czas, tak, do końca. Kiedy zrobiłem tą grę, dopiero wtedy zacząłem myśleć, co robić dalej. I tak naprawdę nie chciałem robić tego MacPixela dalej, chciałem sobie zrobić swojego ulubionego FPS-a, którego zawsze chciałem zrobić, ale wiedziałem, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nie, po prostu nie stać mnie na to. Nie, zajmie mi to tyle lat, co FES albo z dwa razy dłużej i nie mogę sobie na to pozwolić, a MacPixel faktycznie to jest gra, którą jest już jakaś grupa ludzi, którzy chcieliby to zobaczyć i jeżeli ja to zrobię dobrze, to oni ją wtedy kupią i na pewno będę miał ten miesiąc życia. Tak, jest historia MacPixela. Może od tego zwariowałeś właśnie. Nie. Jakbym był normalny, to bym tego nie robił. Następny. Nadchodzą. O Jezu, kupa czasu jeszcze. Jestem fanem twojego reggae. Okej, więc zrobiłeś parę gier w swoim życiu. Masz całkiem spore to portfolio, jak na indyka. Szczególnie jednoosobowy zespół, bo ty robisz to jedną osobę. Sam, tak, dobra, okej. Okay. I zarabiasz na tym. Okej. Okay. Co odróżnia w takim razie, według ciebie, twoim zdaniem, jakbyś miał powiedzieć, co odróżnia te gry, które przyniosły ci kasę, od tych gier, które nie przyniosły ci kasę, a przynajmniej nie przyniosły wystarczająco? Te gry, które przyniosły mi kasę, są MacPixelem, a te, które nie, nim nie są. No, dużo jest to portfolio, ale wszystkie gry średnia czasu, jakby je obliczył, bo to są takie ekstrema, tam wiesz, po 0 godzin są gry zrobione, na przykład wczoraj zrobiłem jedną, w tramwaju. No nie tylko ja. Tak więc jakbyś obliczył średnią, myślę, że to by były około 4 dni na zrobienie gry. MacPixel został stworzony w rok. Ten Telemite, na którą moja pierwsza gra, taka full-time indie, była stworzona z miesiąc. Pierwsza gra, na którą zarobiłem kasy, to była tydzień w tydzień poszlifowana gra z Ludum Dare. Tak więc i potem wszystko jest tak tydzień, dwa tygodnie, to jest max, czasami jeden dzień, czasami dwa dni, czasami dwie godziny, czasami pięć godzin. Także to nie są jakieś wielkie gry, na których chciałbym zarabiać kasę, to są gry, które tworzę sobie tak o...
I tak jak mówiłem o tym, one nie przyniosą, noszą tyle może zysku, co przynoszą mi jakiś tam, udzielam się, tak? Udzielam się, cały czas coś wypływa ze mnie. Tak. Tak a propos tego udzielania się, to... Komuś innemu zostaje to pytanie. A propos udzielania się, bo dużo twórców indie mówi o jednym z najlepszych sposobów promowania się jest właśnie jeżdżenie za granicę na te wszystkie imprezy. I tak, to, bo tych imprez jest multum, naprawdę w roku tego dzieje się kilkadziesiąt, jeśli nie więcej. I twoje takie typy najlepsze dla początkującej osoby, która jakiś miałaby projekt, który chciałaby się pochwalić, na które imprezy na początek najlepiej jeździć w roku? Jeżeli, to zależy jaki projekt. Jeżeli to jest typowo projekt indie, na przykład niedaleko Poznania jest Berlin, w Berlinie jest Amaze Indie Connect. Świetne miejsce, żeby poznać jakichś tam wysokopółkowych deweloperów indie, żeby dowiedzieć się czegoś od nich o swojej grze. Pisz. Amaze, a myślnik Maze. Piszcie wszyscy. To jest w Berlinie, to jest jakoś w kwietniu. Ja tam pojechałem z MacPixelem. Ja byłem tak wypalony MacPixelem, że mi się nie chciało go robić. Ale spakowałem w plecak tablet jeszcze BlackBerry, który gdzieś tam wygrałem na Global Game Jamie. Zainstalowałem tam MacPixela, pojechałem tam, jeszcze go tam submitowałem na jakiś konkurs i się nie dostał, ale mówię, a tam, nie jest w showcase, tylko będę pokazywał tego. I tak go pokazywałem tego i pokazałem go takiemu kaktusowi. Kojarzycie kaktusa? Nie naszego kaktusa, tego z Gdańska. Kaktusa, który zrobił Hotline Miami. No to tam poznałem kaktusa, to było właściwie pierwsze miejsce, gdzie kaktus pokazywał Hotline Miami. Kiedy on też tam przyjechał, ja też przyjechałem za ostatnią kasę, kaktus też przyjechał jeszcze pamiętam, że w hotelu, nie mieli hotelu na ostatnią noc, więc kupili sobie bilet na całą noc, jeździli, taki ringban jest, jeździli w kółko Berlina, bo nie mieli co ze sobą zrobić wtedy. To był taki czas i on mi powiedział, że ta gra jest świetna, ja mu powiedziałem, że jego gra jest świetna. To jest takie cross-promowanie się ludzi, indie, właśnie wtedy poznajesz tę całą esencję indyków. Jeżeli chcesz, jeżeli myślisz o tym poważnie, to jest dobre miejsce, żeby zacząć z uwagi na to, że Berlin jest A tani, a B niedaleko. Drugim miejscem no jest PGA, no ale na PGA jakbyś chciał się wystawić, to musisz mieć budkę i tam już musisz wpakować trochę kasy. Czyli na PGA pokazujesz grę, na której już zarabiasz najlepiej. Tak myślę. Na takich game showach. Jest jeszcze Gamescom też wcale nie jest daleko. No ale żeby tam dojechać trzeba, no sam bilet jakiś dla trade visitora kosztuje 36 euro, ale tam hotele są po prostu tragicznie drogie i teraz na sierpień, to jakbyś zamówił teraz, to nie wiem, czy byś coś znalazł, nie? Jest, najlepszym miejscem w ogóle jest San Francisco GDC, gdzie poznajemy po prostu wszystkich deweloperów, jacy istnieją, oni tam są, wszyscy. Każdy jeden, kto stworzył grę, która zarobiła tyle, żeby starczyło na bilet tam, to pierwsze co zrobił, to kupił bilet tam i poleciał. No więc jeżeli zarobisz tyle, żeby mieć na bilet tam, to wsiadaj w samolot i leć tam, nie? Jest dużo miejsc w Polsce, do których można jechać, ale też tych konferencji jest pełno. Ja nie chciałbym uwłaczać żadnej, ale jest taka, wydaje mi się, fragmentacja trochę w Polsce. Mamy ZTG, IGK, WGK, Digital Dragons, MFKIG, MGKG. Ostatnio byłem na konferencji Grasz, jeszcze jest Spread IT, jeszcze jest Git. I coś jeszcze ominąłem? Co? WGK mówiłem. Pixel Heaven. Jest pełno, tak więc jakbyś chciał jechać na wszystkie, to nie wiem, czy taniej by ci nie wyszło polecieć na GDC, nie? Tylko na ZTG. Tylko na ZTG, nie no. Ważne jest bardzo, żeby jeździć. Ważne jest, żeby jeździć, nawet nie pokazywać swojej gry, ale poznawać ludzi. Zobaczyć, jak oni działają, poznawać ich osobiście, rozmawiać z nimi, pokazywać im swoją grę, czy nie, czy oglądać ich gry. To też jest ważne, żeby zobaczyć gry innych ludzi. Ważne jest, żeby jeździć. Dużo jeździ. A on był pierwszy. Ja mam A-Star. A propos uwagi, pierwsze pytanie, czy lubisz chodzić? Bardzo, bardzo mi się podoba siedzenie ogólnie, tak przez chwilę, chociaż po tych trzech dniach. Ale ogólnie lubię chodzić. Zawsze jak pracowałem w szkole, to dreptałem sobie w lewo i w prawo. Ale w jakim sensie chodzić? No tak do ludzi. A czy, to znaczy, czy ja lubię to, o czym mówiłem przed chwilą, tak? Przejdźmy do konkretów. A propos chodzenia. Jak myślisz, nawiązując do tematu w ogóle naszej tutaj prelekcji, jak kodowanie gier ma wpływ na twój stan psychiczny?
On wie. On też tak ma. Nie, kodowanie gier ma bardzo zły wpływ na każdy stan każdego umysłu z uwagi na to, że siedzimy przy komputerze, patrzymy się w komputer. Ja wiem, że w Facebooku to są ludzie prawdziwi, to nie, ale wierzcie mi, że na 120 milionów to ostatnio obliczyli, że co najmniej 80 to boty albo hindusi, którzy klikają lajki wszędzie. Więc to nie do końca też są ludzie. I no kurczę, siedząc przy komputerze, marnujemy sobie trochę ten mózg i dlatego warto wyjeżdżać. Takie na przykład przyjechanie tutaj, gdzie tych ludzi po prostu jest aż za dużo. Zobaczyłem na oczy tyle ludzi, że w życiu bym nie pomyślał. Przez takie siedzenie rok przy komputerze to nie widzę tyle ludzi, co przez jeden dzień na PGA. I to działa, to naprawia. Także ważne jest to, żeby wyjeżdżać i to właśnie to jest takie counter, jak to się mówi, że taki counter-drag tego siedzenia przy komputerze. Kiedyś jeszcze była taka kwestia radiacji, jak byliście u mnie na stoisku, tam można jeszcze trochę sobie poszczelać X-rayami po oczach, bo tam jak się otworzy, no to na wierzchu w monitorze nie pisze w starym kineskopowym, to pisze w środku, że tam jest promieniowanie rentgenowskie na poziomie takim, że przez około miesiąc to z tyłu by można sobie wypalić główkę. Ale tak było kiedyś. Teraz już te LCD-ki nie są takie, ale o wiele bardziej znowu psują oczy, bo one tam mrugają strasznie wolniej. I do tego całe to patrzenie w komputer. Po prostu siedzisz w jednym miejscu. Ja mam biurko stojące. Ja sobie stoję przy tym biurku, włączę sobie muzykę, jeszcze sobie dreptam. Ale to też nie jest ruszanie. Mam takiego znajomego, który pracuje w Game Over. On robi taką grę Fingu. Kto zna Fingu? To jest taka gra na iPada. To jest taka gra na iPada, nie? Że musimy dotykać rzeczy i jeździć, czyli na przykład się gra się w dwóch i się robi takie sexy rzeczy paluchami. Taki. I on na przykład co pół godziny ma ustawione budzik, on wstaje od biurka i robi 30 pajacyków. Siada z powrotem, to jest mądre. No ale to też nie są inni ludzie, którzy są w pracy. Ja wstaję z łóżka, przechodzę dwa pokoje i jestem w pracy. To trochę niszczy i warto jest wychodzić do ludzi. Dobra, to w końcu robić gry tak, żeby zwariować, nie zwariować? Nie no, zwariować, ale pozytywnie. Nie? To. Ja będę kontynuował ten wątek psychiczny. To było w tytule, więc jakby wiele twórców, żeby już nie nadużywać tego artyzmu, tworząc samemu, traci po pewnym czasie dystans do swoich jakby produkcji, do swoich wytworów i ma z tym problem. Już po pewnym czasie nie wie, czy coś jest dobre, czy złe, czy w zasadzie ten pomidor to powinien być różowy, czy bardziej taki czerwony. Czy ty nie masz z tym problemu? Czy czasem nie myślisz, kurde, no nie, no jednak bym chciał z kimś to zrobić, jednak czy może masz jakieś ludzi, którym co jakiś czas to pokazujesz? Czy jak sobie z tym radzisz? Jak? Świetne pytanie. Słuchaj, nie mam z tym problemu, ale to jest problem. To znaczy tak się dzieje. Tak się dzieje. Jeżeli na przykład tworzysz jakąś grę jedną, dłubiesz ją przez kupę czasu, nie, to nawet to, że sobie zrobisz przerwę na dzień czy na tydzień, wrócisz do niej, ona jest tak sama, jak ją zostawiłeś. Tam się nic nie zmieniło i w twojej głowie wyobrażenie o niej też się nie zmieniło. Ale to też nie jest problem, bo cały czas ją tworzysz i cały czas ją ulepszasz i widzisz, że ten pomidor, jeżeli to jest taki polish właśnie, to jest, mówi się, że ostatnie 10% tworzenia gier zajmuje 90% czasu i to jest prawda. To jest to zmienianie kolorów pomidora przez 15 tysięcy razy. I ta gra dzięki takim rzeczom, takim właśnie pierdółkom małym, ona staje się coraz lepsza. Nigdy nie wolno o tym zapominać. I tak, warto mieć innych ludzi. Ja zawsze miałem testerów do MacPixela. Wyobraź sobie, że na każdego jednego batcha testów zbieram ludzi, którzy nigdy nie grali w MacPixela. Wow. No świetna odpowiedź. A. Wow. A do tego standing desk to polecam taśmę. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Treadmill desk. Nogi mi wystarczająco bolą, tak po 16 godzinach stania. Dobra, czy jeszcze jakaś, to może ostatnie pytanie. Czy jeszcze ktoś chce koniecznie coś się spytać? Krzysiek, dobra, to Krzysiek będzie ostatni. Radzisz, żeby jeździć na dżemy. Na jakim poziomie nauki, programowania, robienia gier powinienem zacząć jeździć na dżemy? Właśnie na tym. I na każdym innym też. Game Jam,
mam takiego znajomego, którego poznałem kiedyś, bo nie chodziliśmy razem do podstawówki, ale poznaliśmy się na kangurze, bo byliśmy zawsze dobrze z matematyki, on był zawsze lepszy ode mnie i teraz jest Bober, jest taki w czapce, on jest u mnie w wódce. Mój stary, dobry przyjaciel, teraz mi pomaga, ale kiedyś zawsze właśnie byliśmy takimi matematycznymi wspólnikami. I on zawsze wygrywał w te wszystkie konkursy matematyczne i ma strasznie dobry łeb. No i wiadomo, że to zawsze pomaga robić gry, tak? Dobra znajomość matematyki. I zawsze mówiłem, ej stary, no rób gry, przecież masz smykałkę do tego, to się idealnie nadaje. On mówi, nie, bo to tyle i próbowałem i nie zrobiłem nic przez 2 miesiące. Mówię, weź kurde, chodź, wsiądziemy sobie w samochód, nie, jedziemy do Warszawy, tam nas zaprosili razem ze starymi atarowcami sobie zrobimy Global Game Jam i zrobisz sobie grę w 48 godzin. No jak zrobię grę w 48 godzin? On mi mówi, i przecież ja nigdy gry nie zrobiłem, nawet nie wiem jak to wygląda, jak to się, za to się zabrać. Mówię, jedź, zrobisz. Pojechał, zrobił. To było na tym, w Warszawie. No, pamiętasz tą grę? Fajna była. O, tam maluch na górce stał i się bujał. Trzeba było dusić guziczek i przyleciał bocian, przynosił dziecko. Na końcu to było... Taka strasznie prosta gra, którą zrobił. Da się zrobić grę na Game Jam. Nauczysz się więcej. To jest najlepszy pomysł, żeby zrobić pierwszą grę, to jest Game Jam. Ktoś pisał mi na Twitterze, że pierwszą game jamową grę zrobił na Zero Hour Game Jam w 1 godzinę. To jest trochę ekstrem, ja polecam 48 godzin jednak na początek. Ale i da się w godzinę, da się na początek i da się właściwie na każdym stadium rozwoju emocjonalnego dewelopera. No dobra, to, ale Krzysiek będzie ostatni, więc teraz ty. A ty nie? To ty! To on! Jest prawdziwy. W tramwaju. A zrobiłeś kiedyś grę w tramwaju? Wcześniej? Nie bujał się tak bardzo, bo mieliśmy profesjonalnie game jam, a przygotowałeś się. Dobra, słuchaj. Tytuł jest Jak robić gry, nie zwariować. Skąd ty możesz coś o tym wiedzieć? Nie, dobra. Nie było skreślone w tytule. Ja miałem problem to przekazać organizatorom. Dlaczego tam jakieś HTML tagi są w moim tytule? Okej, dobra, ale pytania na serio. Jeździsz na różne te konferencje, tutaj jeździsz, czy, no siedzisz teraz, ale ten... Żukiem? Okej, super. Co konkretnie chcesz osiągnąć, jakie wymierne, powiedzmy, rezultaty z tych konferencji? No z tych konferencji, czy networking, czy chcesz, nie wiem, wytapetować, nie wiem, salę konferencyjną ulotkami z numerkami, czy nie wiem, czy chcesz po prostu rozśmieszyć ludzi, wpłynąć na ocieplenie klimatu, czy co? No powiedz. Ja wiem. Ja lubię takie pytania, kiedy od razu wiem, co odpowiedzieć. Mi się wydaje, że na przykład taki Krzysiek, on wie, co ja powiem. I dlatego zadał takie... No, to... Ja zawsze mówię, że nie robię gier, nie jestem biznesmenem. Nie, ja tak będę siedział. Że nie chcę być biznesmenem, chcę tylko robić gry. Nie chcę robić interesów, nie chcę robić biznesów. Ja chcę robić gry. Chcecie, to je kupujcie, nie chcecie, to ich nie kupujcie. Ja będę wrzucał linki, będę się starał robić to i cały ten marketing najlepiej jak potrafię. Ale ja nie chcę być biznesmenem. Jeżeli masz do mnie interes, to nie. To nie, no ale w taki sposób myślałem. I byłem, miałem przyjemność jeść kolację z... Być może poznaliście Josha z Humble Bundle, który tutaj był i jeszcze był... Jeszcze był John z Humble Bundle na Gamescomie, na GDC. Zjedliśmy na śniadanie, w sumie lunch. I tak sobie rozmawialiśmy. I mówię, kurde, no bo ja to... Ja przyjeżdżam na takie miejsca, tak jak tutaj, właśnie tak jak na Gamescom, tam mówiliśmy, poznawać ludzi, zdobywać nowych przyjaciół, poznawać ludzi, z którymi będę mógł sobie napisać e-maila do nich, do których przyjadę na inną konferencję, spotkam się z nimi, którzy lubią moje gry i moją pracę i których ja pracę lubię. To jest takie też fajne, że bliżej nawiązujesz kontakt z ludźmi, których tak nawzajem adorujesz. Jeżeli on lubi twoją pracę i ty lubisz jego pracę, to od razu jesteś, best friends forever. I właśnie dlatego ja jeżdżę, ja chcę robić przyjaciół, a oni mówią tak, to się nazywa właśnie robienie biznesu, bo jeżeli jesteś biznesmenem, tak, i chcesz zrobić interes wielobilionowy, no to nikt nie robi takich interesów ze strangerem, tak, najpierw trzeba się zaprzyjaźnić, woda, wino, piwo,
potem rozmawiamy tak po polsku trochę, a potem rozmawiamy o interesach, tak? Tak więc odkryłem, że to, co robię, to właściwie to na to się mówi biznes, a ja tylko bym chciał poznawać nowych przyjaciół. Dwa w jednym. A coś jeszcze chciałem powiedzieć mądrego. A co bym chciał wynieść, a co bym chciał wynieść z PGA? O, to też jest ciekawe. To, nie, zaraz rozładuję. A dobry Sennheiser. Na PGA w zeszłym roku przyjechałem i miałem taki właśnie pierwszy raz wystawiałem się sam na własnej budce i postawiłem na to, mówię, nie mam żadnej nowej gry, żeby pokazać. Wcześniej, że nie mając co pokazać, pokazywałem tylko Achtung Arcade, ale mówię, teraz muszę pokazać jakieś gry, więc pokazałem gry i postawiłem na siebie. Mówię, będę bezczelny. Zrobiłem, poszedłem do drukarni i powiedziałem, dzień dobry, poproszę 1000 plakatów z moją twarzą. Ale miałem wymówkę, że jestem przebrany za MacPixela na plakacie. Zrobiłem sobie naklejki z moją twarzą na całe moje stoisko, zrobiłem ulotki z moją twarzą, w tym roku nawet mam koszulkę z własną twarzą. Postawiłem na to, że chciałbym siebie wypromować. W tym roku przyjechałem tutaj i takie 1000 plakatów, które w zeszłym roku poszło mi może nawet nie połowa z tego, to w tym roku zniknęło całe w pierwszy dzień. Przychodzą do mnie ludzie i mnie rozpoznają dzięki temu. To bym chciał wynieść z takich miejsc, żeby ludzie mnie rozpoznawali. Nie wiem, no to uznałem, że to jest fajne, bo jeżeli, spójrzcie, jeżeli robicie grę i promujecie tą grę, a nie promujecie siebie jako deweloper indie, macie ten przywilej, że nie jesteście bezduszni, jesteście twarzą. Teraz dzięki takiemu, w ogóle nie mówmy o tym i chciałbym uniknąć pytań na temat Gamergate, ale dzięki takiemu czemuś jak Gamergate nagle deweloperzy, szczególnie indie, stali się materiałem tabloidowym i to się będzie rozwijać dalej. I Pudelek.pl będzie pisał o deweloperach, Fakt będzie pisał o deweloperach i tym bardziej Faktoid będzie pisał o deweloperach. W tym kierunku zmierzamy, tak? I to jest dobre. I to też jest, dzieje się dzięki temu, że deweloperzy indie istnieją w ogóle i oni są bo oni się pokazują sami, bo oni są transparentni, bo ich możemy zobaczyć, dotknąć, gdzie oni są prawdziwi i gdzieś tam idą za rękę i się potkną i wiemy, że stworzyli taką grę. Tacy aktorzy wśród graczy, wśród twórców gier. No i wtedy właśnie musimy się zastanowić, czy tak, czy to jest dobre. No bo w sumie to nie jest dobre, bo cokolwiek... Muszę kończyć? Odzwoni telefon do mnie. Muszę kończyć. To pa! Dziękuję wam wszystkim, że przyszliście!